Przemek wjeżdża Seatem na podnośnik. Chciałbym, żeby spełnił się mój sen, że kupuję auto z tak niskim przebiegiem i ono naprawdę jest niezniszczone od dołu. Silnik bez wycieków, układ wydechowy bez korozji, wahacze bez luzów. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że nieprawdą jest teoria, że jak samochód stoi, to jest ok, jak ma mały przebieg. Czasami jest tak, że samochody, które mają małe przebiegi, są zepsute, bo niestety właśnie bardzo często stoją. Auto jak nie jeździ, to się psuje, ale tutaj wszystko wygląda bardzo ładnie. Co bardzo mnie cieszy. Rozrząd, weryfikacja pompy ABS-u. Jeżeli nic więcej nie dojdzie, to nie powinienem przekroczyć tych 7000 zł magicznych mojego budżetu i coś na nim zarobić. Biorę się za robotę dalej. Właściciel Seata zeznawał, że czas rozrządu już nadszedł, dlatego rozbiorę wszystko i to zweryfikuję. A oczom ich ukazał się rozrząd. I proszę bardzo, a dokładnie paski. No i widać, że są w stanie, który jak najbardziej kwalifikuje do wymiany, są już zużyte. Tak naprawdę muszę się wziąć za dalszą rozbiórkę, odkręcę sobie łapę, zdejmę zbiorniczek, żeby polepszyć sobie dostęp do rozrządu, bo muszę zdjąć pasek, zdjąć koło. No jest kilka jeszcze rzeczy, które muszę tu rozebrać, żeby móc to zrobić prawidłowo. Tak patrząc po kolei, trzeba zdjąć górną osłonę rozrządu, potem odkręcić łapę, wspornik łapy, dolna osłona rozrządu i mogę dostać się do napinaczy, żeby zluzować pasek. A to jest płyn chłodzenia. Spod pompy wody jest wyciek. I tak ładnie właśnie wysycha i się, jak to się mówi brzydko, gluci. Dlatego też będę musiał wymienić pompę wody, bo od razu oczywiście wymienię uszczelkę. Przy rozrządzie jest to dosyć częsta operacja, właściwie powinno się to robić tak naprawdę zawsze. Rozrząd, to i pompa wody.